Pewnie już nie jeden raz słyszeliście mit krążący po naszym mieście, że nie warto segregować, bo podczas odbioru odpady są mieszane. W tym celu, aby pokazać mieszkańcom, co dzieje się z ich śmieciami, odwiedziliśmy bazę zaplecza technicznego Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania, bo to właśnie MPO zajmuje się odbiorem odpadów na terenie gminy miejskiej Lubin. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w swojej flocie dysponuje autami typu bramowiec i hakowiec. Auta te przeznaczone są do odbioru odpadów z kontenerów KP o pojemności od 2 do 12 metrów sześciennych. Ze względu na konstrukcję kontenerów, jednorazowo odbiera się jedną frakcję odpadów. Na terenie gminy miejskiej Lubin gromadzone są w nich odpady zmieszane. Pojedziemy wraz z ekipą zobaczyć, w jaki sposób następuje odbiór. Nie byłoby mowy o profesjonalnym odbiorze odpadów bez tak zwanych śmieciarek. Są to auta z zabudową kompaktującą, służącą do zagęszczania masy odpadów, dzięki czemu podczas jednorazowego przejazdu można zwiększyć ilość odbieranych śmieci. Auta te odbierają jednocześnie jedną frakcję, jednak są przystosowane do odbierania wszystkich 5 frakcji z pojemników o pojemności od 120 do 1100 litrów. Niektóre z tych aut wyposażone są w automatyczny system dezynfekcji i mycia pojemników. Tak jak w przypadku pozostałych aut, pojedziemy wraz z ekipą zobaczyć, w jaki sposób następuje odbiór. Samochód HDS jest to auto z zainstalowanym dźwigiem hydraulicznym. Służy do odbioru odpadów z pojemników typu iglo. HDS może również opróżniać pojemniki półpodziemne, za wyjątkiem tych, które służą do gromadzenia odpadów bio i zmieszanych. Auto to posiada kontener dzielony przegrodą, dzięki czemu jednocześnie może podejmować dwie różne frakcje odpadów, przez co jest bardziej ekonomiczny i przyspiesza proces odbioru. Widząc HDS w akcji, możemy stwierdzić, że faktycznie odpady są zmieszane. Nic bardziej mylnego, widzieliście sami, że kontener jest podzielony i może jednocześnie odbierać dwie różne frakcje. A teraz zobaczmy to auto w akcji.
Nowością w flocie miejskiego przedsiębiorstwa oczyszczania jest śmieciarka, dodatkowo wyposażona w żuraw hydrauliczny oraz zmodyfikowany syp, tak aby umożliwić odbiór z pojemników półpodziemnych. Auto to również może odbierać odpady gromadzone w pojemnikach typu iglo. Przyznam szczerze, że bardzo jestem ciekawa, jak wygląda odbiór za pomocą tego auta. Dlatego pojedziemy z ekipą, aby się o tym przekonać. I ostatnie z aut, autoskrzyniowa wywrotka, która jest przystosowana do odbioru odpadów wielkogabarytowych, czyli zużytych mebli oraz przedmiotów, które nie mieszczą się do standardowych pojemników. To już ostatnie auto, którym dysponuje flota MPO. Służy on do odbioru gabarytów, dlatego zobaczymy, jak ekipa radzi sobie z gabarytami w naszym mieście. Wiemy już, jakim sprzętem dysponuje Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania. Wiemy, w jaki sposób następują odbiory odpadów. Mamy nadzieję, że pomogliśmy Wam zrozumieć, w jaki sposób są odbierane odpady i że warto segregować. I obaliliśmy mit, który niesłusznie krąży po naszym mieście.